Witam gorąco wszystkich, ja jestem Darius, zapraszam was na kolejny odcinek z serii Let's Play Zielonka. Dobra, śniadanie ogarnięte, zjedzone, można działać dalej. Mamy listopad, trochę przyciemnawo jeszcze już, już się zaczyna robić ciemnawo z rana, także jest jak jest. Z wczorajszego update'u. Myślałem, że zrobię jeszcze to pole tutaj z marchewką. Że zbiorę marchewkę i zasieję to pole, tak jak zrobiłem z tamtym, ale niestety marchewka nie była dojrzała, więc musiałem pozostawić to tak jak jest. Także dzisiejszy plan znowu będzie kontynuacja marchewki. Troszeczkę mi to pokreśliło plany, ponieważ chciałem również to zasiać i mieć ziarna na tym, ale niestety wyszło jak wyszło. No trudno. Ja będę musiał to kontynuować dzisiaj. Ale w międzyczasie, zanim jeszcze przejdę do robienia zbioru tej marchewki, ja muszę tutaj ogarnąć rzeczy tutaj na farmie, bo wymagają. Szklarnię trzeba napełnić, trzeba pewnie zwierzęta nakarmić. Zaraz zobaczymy co i jak. Tutaj się już to naładowało, super szybko, fajnie. Krowy. Krowy by trzeba było zrobić mieszankę. Owcom, no można jeszcze było poczekać chwilę. Na koniec dnia by można było to zrobić. O, widzę, że się świnki pokazały. Ale tu jest jeszcze ok, także ze świnkami nie będziemy tutaj szaleć. Tu sobie teraz ten obornik przewiozę. Później jeszcze ziarna też będę musiał przewieźć. Że nie są pojedyne, dobra. No i tak to mnie pokreśliło te plany, także tamto pole sobie zrobiłem na Glanzegal. Jest zrobione tak, że nawiozłem, zasiałem. Co jeszcze? Co tam ogarnąłem jeszcze? A i zwałowałem, bo pożyczyłem wałek sobie. No, nie wiem, czy to będzie. Udało się kupić chyba wałek, tak myślę. No. O, tutaj jest właśnie tak niewygodnie, bo muszę być w idealnej pozycji, to żeby to wyrzucić ten ogonik. Nieładnie to tutaj wychodzi. Teraz muszę zobaczyć, jak wygląda tutaj kiszonka. 58%, no nie jest to jakoś rewelacyjnie. Dobra. Teraz jeszcze ziarna muszę dorzucić. Muszę skoczyć po ziarna. No i widać, cieszy mnie to oko, ten nowy projekt. Fajnie to będzie. Myślę, że będzie fajny pomysł na projekt. Nie wiem, czy więcej drzewa nie zasiać w ogóle. Myślę, że to będzie troszeczkę więcej związane z drzewem może. Coś porobić? Zobaczę. Tam da porobić, to będę robił. Nie będę się rozrywał na maksa. Dobra, trzeba włączyć tutaj ziarna, żeby się to dalej produkowało. No i tak właśnie a propos tych ziaren, zastanawiam się, czy by sobie nie postawić gdzieś silosu, żeby sobie zmagazynować te ziarna. Bo fajnie by było to mieć, żeby było troszeczkę naprodukowane na zapas. Bo ta ilość, która jest no w tym robiona, nie jest to wielka, to jest to 300 coś. A fajnie by było, żeby sobie tylko można było podjechać i po prostu załadować ziarna bez żadnego stresu, że a może braknie. Dobra. To będzie mieć drugą sprawę załatwioną. Ziarna. Teraz zerknijmy jak to szklarnia się tu nam przedstawia. No, jest ok teraz. Dobrze. Czyli można się zająć teraz krowami. Będę musiał wziąć zrobić TMR, bo tam chyba w wannie już pusto jest, mi się wydaje. No i wczoraj też, o właśnie mi się przypomniało, że kupiłem sobie przyczepę taką do przewozu różnych rzeczy. Już leży tutaj na placu. Myślę, że będzie dość
powinna mi się przydać, bo jest to polska mapa, przyczepa, Unia, a czasami zdarza się, że ta duża przyczepa jest zajęta, na przykład ma tam kiszonkę, belę z kiszonką i nie mam jak to później wykorzystać, trzeba by to przerzucać i takie tam sprawy, także myślę, że zdaję egzamin to, że się to przyda. Dobra, i trzeba będzie, widzę, że się deszcz zbiera, to trzeba będzie założyć ten budę zetora. Zetor ustaw, nie ten, zetor ustaw standardowy, to nie, buda, tu jest chociaż inną, nie, tą samą, dobra, tu jest ustaw, okej. No, a co do tego opryskiwacza, to bardzo fajnie sprawił się, zdał egzamin, także spoko, jest przygotowany, bo potem muszę oporządzić jeszcze to drugie pole z marchewką, aczkolwiek tam chyba teraz nie będę nic siał, bo z tego co kojarzę, to znikały już terminy. No, jedynie trawy mogę sobie jeszcze za dzisiaj zasiać, ale tu tam nie będę trawy siał. Poczekamy do marca, w marcu coś zasieję, także mam kilka miesięcy, żeby ogarnąć sobie ten cukrole tutaj, przygotować na marzec. Dobra. Teraz przydałoby się... A, mogłem wziąć... Też nie myślę. Dobra. Inny traktor, żeby tam myślimy, Ursusa sobie załadować to. Tu mam bliżej, żeby to ogarnąć, jeżeli jechać tam po widły. Sobie muszę gdzieś tu zaparkować, żeby mi nie przeszkadzało z boku. Ok. Nie będę zakładał żadnego wciążnika, bo tutaj spoko. Nie wiem, będę musiał kupić ten obciążnik sobie. Mam na razie wypożyczony z tymi światłami, a dużo pracuję w nocy, więc czuję, że on mi się przyda. Taki plan mam. Dobra. Tym razem będziemy tak. Jedną z sianem. Jedną z kiszonką i weźmiemy jeszcze jedno z słomą. Ok, bo ostatnio zostało mi trochę miejsca i tak sobie pomyślałem, że mógłbym to uzupełnić właśnie słomą. Dobra. O. Kiszonkę wrzucę, później to siano. I później zobaczymy, ile tej słomy mi tam wejdzie. Oj. Ciasna, bo tutaj. No, teraz mi tam tabela nie będzie przeszkadzać. Padnie? Padnie. No, już tu się tam mieli fajnie. No i słomy, ale do słomy to będę musiał sobie włączyć pomoc. Jak się dostanę do tej kostki. Żebym wiedział, jakie proporcje, żeby nie zepsuć mieszanki. Będę miał problem, a nie chcę. Szkoda czasu. Szkoda czasu.
czas to pieniądz teraz. A, tutaj miałem włączyć. Więc opcje. Tutaj włącz. Dobra. Teraz tak. Jest 8000 tam. Mam 5000, to i tak 1000 za dużo jest. A więc ja sobie na razie tak spokojnie to tam włożę. Ok. Jak jest? Jeszcze trochę mogę. Ok. Teraz. Jeszcze mogę. Teraz. Jeszcze. Ok. Jeszcze troszeczkę. Dobra. Już nie będę kombinował. Jest w porządku. Wszystko na zielonym jest. Także tą belę sobie tutaj zostawię. A później wyszło ile? 2100, czyli spokojnie będę mógł całą wrzucić przy następnym mieszaniu. Także spokojnie. Tu już mogę to wyłączyć. No i krowę nakarmię. A, jeszcze się tak zastanawiam, może by kurczę fabrykę już kupić do tego, do Markwi. O, właśnie. Na te konserwowe. Dobra. Ja teraz tak. Jeszcze szybkie plany, bo planuję sobie ten motor sprzedać. Z tego względu, że będę potrzebował może jakiś lepszy pojazd. Kasa na razie jest. To by można było ten motor sprzedać. Przydałby się jakiś pojazd taki konkretniejszy. Dobra, ile to? 15 za niego dostanę. Dobra, sprzedaj. I zobaczymy, czy coś jest w promocji. Fabryki przydałoby się kupić i tutaj w promocji nie ma. Dobra, przejdziemy sobie teraz tak na pojazdy. Coś, co by było... O, właśnie. Tutaj mamy tego gagatka. Myślałem kupić, bo jeszcze się zastanawiam nad tym, ale nie wiem, chyba... Transport. A ten też jest fajny. Ustawienie kół, wzór. Dobra, na razie tego zobaczymy. Może się sprawdzi lepiej. Kolor. Standardowy to. Kolor sobie zmienimy. Coś pod... Taki kolor. Może taki. O, fajny. A reszta jest ok. Widzę, że nawet pasuje. Dobra, niech będzie 22 tysiące. Nareszcie będę miał coś, żeby spokojnie można było w miarę przewieźć coś szybko, przedostać się. Pięknie, odpala. Dobra, ja teraz muszę jeszcze sprawdzić, gdzie jest fabryka konserw. Chyba to gdzieś było tutaj. Nie, to jest mleczarnia. Wytwornia zupy. Albo to zupa miała być? Jaka jest cena najwyższa na tych produktach? Chyba zupa mi się wydaje, a nie konserwy. Marchew konserwowa 2700, a zupa 3700, czyli na zupy. Dobra. Czyli tam jedziemy. Zakupić oficjalnie fabrykę na zupy. No i później myślę, nie wiem, no będę się musiał brać za, nakarmić krowy i za tą marchewkę będę się musiał brać. Chociaż nie wiem, czy jeszcze nie będę musiał przesprawdzić, czy ta łąka, którą zrobiłem teraz, niedawno. Powiedzmy czarnie. Tu jest zupa. Przejechałem zakręt. Tu mogę sobie przez między polami przejechać.
Okej. Teraz muszę znaleźć, chyba tu gdzieś było. Tu? Nie? Tu? Jest. 135 tysięcy. No dobra, kasa jest, tak czy inaczej. Tak? 30 parę tysięcy zostawić. Dobra. Kupuję to. Bo pieniądze i tak wpadną. I tak wpadną. Bo... tam rzeczy będę miał do zrobienia, tak na przykład kiszonkę trzeba będzie zrobić, wrzucić do biogazowni, także kasa wpadnie. Tak, na razie nie mam jakichś pilnych zakupów do zrobienia, a tu już się będzie robić marchewka, bo sobie przewiozę marchewkę do tego też. Tak, dzisiaj będzie dość dość busy będzie, no. Busy. Dobra, to mam porobione, to teraz mogę spokojnie się chwycić roboty już. Dobra. No to przyspieszamy. Tak to mniej więcej wygląda. Kurczę, coś słabawy jest ten, ta ifa do tego, do tej przyczepy, jeśli jest w pełni wykorzystywane, no, objętość tej przyczepy. Mało mocy ma, mało. No, jeśli jest połowę, tam 23 tysiące było, to daje radę, a jak zwiększyłem do 43, czy 2, tam już nie pamiętam, no to już jest problem. Lekka górka i no, nie daje rady.
Także będę musiał się zastanowić, czy nie trzeba będzie zmienić tej ify. No bo nie ukrywajmy, będzie troszeczkę więcej tego do wywożenia. Teraz muszę się zająć tą wykopkami kolejnego pola z marchewką. No to będzie znowu kolejna ilość. No i co? Cieszę się, że już działa ta fabryka z tymi zupami, także będą produkowane już zupy, już są robione, także bardzo mnie to cieszy. Teraz jeszcze muszę wziąć traktor, znaleźć traktor, któryś jakiś ten, i nie wiem, czy nie wziąć ten mały. A nie, bo ja muszę, dobra, muszę to sam zrobić, bo to zwijam to i będę. No, jejku, no brakuje mi słów dzisiaj, no. Nie wiem, jakiś ten dzień taki niemrawy jest, jak to przy tej pogodzie deszcz, tak, nie deszcz, bo ciśnienie apokrypskie. Muszę zbelować trawę, no. Zbeluję tą trawę, później wezmę, wypożyczę chyba owijarkę, bo tą swoją owijarką już tego nie zrobię, znaczy no, nie będę miał czasu, żeby zrobić, także pożyczę sobie owijarkę i szybciutko zrobię, owinę to, no i na razie zostawię to na polu, tak jak jest, żeby się to jakoś w miarę, bo tam już spisiło na tym polu, a później to będę zbierał, także nie śpieszy mi się z tym, bo muszę najpierw ogarnąć z tą marchewką, także taki plan będzie na koniec dnia. Że marchewkę jak zwykle będę robił w nocy, bo się już powoli ściemnia. Nie wiem, czy ja się tu wyrobię z tą tarasą. A nie, spoko. A jest zwinny, jest ten mały pertek. O, pyk. Działa. Spoko. I już jest. No, jeszcze tak jak mówiłem, zastanawiałem się nad tym, żeby... To muszę wyłączyć na razie. Tylko nie wiem, gdzie postawić właśnie ten silos, bo jest taki silos jeden. Mógłbym sobie tam ziarenka przechowywać, aczkolwiek może jeszcze by się udało jakąś jeszcze kupić skrzynię i w skrzyni trzymać. Nie wiem, zastanawiam się jeszcze. Na razie to nie jest jakieś pilne, bo siewów teraz nie będzie, tak jedynie to co tam do tej szklarni przewieźć muszę, a to tam dużo tego nie ma, także spoko. Muszę kawałek sobie przejechać. No i coś ta prasa kiepsko zbiera nam. O, tu już została jakaś linia. Nie wiem, o co chodzi. No, na prosty fajnie działa, ale tak jakiś problem ma na zakrętach elektryki. Wiem, że ogólnie na zakrętach to nie powinno dobrze zbierać, ale gorzej zbiera niż normalnie. Dobra. Także następnym razem. Na razie sobie trasę odpocznę przyszły sezon. Zobaczymy, chyba że trzeba będzie zrobić siano. Problem. To wtedy będzie w użyciu. A na razie, tak jak mówiłem, jeśli będę robił kiszkę, to będę działał z tym, z sieczkarką. Mogę mi tą sieczkarkę kupić. Co mi się tak fajnie brzydko ostało tam. Nie chcę tego zebrać teraz. O, to też teraz nie chcę zebrać. Organy. Jak ja się muszę z tym bawić? Ja czasem nie mam na takie zabawy. Dobra, jedzie. No i co mi zostaje? Zostaje tylko to do ogarnięcia. Później jeszcze ofoliować to. No i marchewka.
Później tego będę uzupełniał fabrykę marchewką. No i zobaczymy, jak szybko ta fabryka będzie działać. W zależności, jak szybko pójdzie. Zaraz, muszę jeszcze tą ciężarówką wjechać, bo ona mi tam będzie trochę przeszkadzać. A ja specjalnie zapomniałem, że zrobię tutaj miejsce, żeby później sobie wjechać tą ciężarówką. I będzie to z głowy już. No później jeszcze będę musiał sprawdzić, czy owcom trzeba dorzucić jeszcze siana z wodą, bo tam też chyba było taka potrzeba na koniec dnia. Jeszcze może popatrzę się, zanim zacznę robić już te bele, bo to jednak pochłonie moją koncentrację. Nie będę mógł. Nie będę mógł, tylko zapomnę to zrobić później. Zerknijmy, jak to wygląda. Owce. Woda. No, trzeba to jeszcze dorzucić i będzie spokój. Z jedną belę siana i wody tam dolać. Sianko. Tu jest jedno. Pyk. Dobra. Mam nadzieję, że mi to starczy na zimę. Pierwsze będę musiał siano kosy zrobić. No tak sobie teraz myślę. Krowy. Do krów siano idzie. Do owiec siano idzie. O, może być ciężko. Jejku, ta przyczepa nie hamuje. Hamuj. No i ja tak myślę, nie wiem, czy tam z jednego paska nie zrobić sobie siana. Tak, żeby kilka bel chociaż wyszło ze sianem jeszcze chociaż. Żeby mieć jakiś zapas i mieć jakiś taki psychiczny komfort. Albo tutaj sobie sianko zrobić, zciąć tą trawę. Ale to bym musiał dzisiaj jeszcze. Dobra, ja tam zrobię siano jednak. Chyba tak będzie najrozsądniej. Zrobię jeden pasek z sianem. Teraz tam wezmę jakiegoś gagatka, podepnę mu przetrząsywacz i zrobi mi jeden pasek. A ja w międzyczasie będę belował, sobie go przynajmniej jeszcze pilnuję, żeby mi tutaj jakieś maniany nie odrobił. I tak chyba zrobię. No, jak z belami załatwię, owinę bele, no to najważniejsze, a później przerzucę się na marchewkę. Będę działał z marchewką. No to jeszcze muszę skrzynki kupić. Także jeszcze trochę roboty będzie, zanim zacznę z marchewką ogarniać, oporządzać. O, jest, dobra. Jak już jadę tutaj z cysterną, to od razu sobie wleję tutaj wodę. Także wszystko po kolei. Ło, to też już brakowało. Nieźle. Mam nadzieję, że wystarczy mi jeszcze owcom. Nie, tam 5000 litrów to jest na sam raz. Będzie. Tutaj jedzonko będą mieć już sobie ogarniać sobie z jedzeniem. Wodę będą mieć. No i tu będzie spokój już z owieczkami. Dobra, tu też. O, no nawet nie weszedł 1000. Dobra. To już spokój będzie. No i teraz będę mógł spokojnie wziąć, aha, jeszcze podobno może chyba do tego przetrząsywacz wrzucę, żeby chociaż mi jedną linię zrobił siana. Na razie i tak nie będzie padać, to spoko. Powinno się to bez problemu ogarnąć. Dobra. Teraz jeszcze
Gdzieś tutaj był chyba przetrząsywacz. Nie, to jest do buraków. W środku jest. Tu jest. Mamy. No i tak w sumie reszta mniej więcej jest ogarnięta. Ja będę mógł sobie już za chwilę też pracownika włączyć, żeby... Aha, skrzynię muszę kupić, no dobra. Skrzynię kupić, a później sobie pracownika włączyć i ja będę na początku musiał sam zrobić kilka skrzynek, a później już sobie pracownik będzie robił, a ja będę skrzynię wywoził i przywoził. No, tak to będzie wyglądało. 5 godzina? Kurczę, jak ten czas leci. Muszę jeszcze zobaczyć, co tam w sklepie jest, żebyście widzieli. Czy może coś w promocji będzie ciekawego, czy nie. Jeszcze zerkniemy szybciutko. Także podsumowując dzisiejszy odcinek, no powiem wam, nawet dość fajnie, pożytecznie spędzone. No pracy jest, bo już to wszystko się fajnie rozwija. Cieszę się, że udało się kupić tą fabrykę zupy, samochód. No i na razie gra i huczy. Dobra, nic więcej tutaj ciekawego nie ma. Także już na motorze nie będę musiał śmigać. Teraz będzie, nie będzie mi lało na głowę. Teraz mam samochodzik, tak mi będę sobie mógł tym pykać spokojnie. No. Także wszystko dobrze się układa. Myślę, że już będzie w porządku. Stabilnie. Dobra, to sobie włączamy. Niech sobie jedzie. No, a ja was żegnam i widzimy się w następnym odcinku jutrzejszego dnia. Że także pozdrawiam gorąco. Dzięki, że jesteście. Dzięki, że oglądacie. I do zobaczyska. Na razie, cześć.